Tomczarczyk po fantastycznej walce wieczoru. I co, Patryk? Gratulacje, jesteś mistrzem. Dziękuję bardzo, no czuję się jak we śnie. Słuchaj, no ale walka naprawdę godna walki wieczoru, znakomite wymiany stójkowe, znakomita walka parterowa, gratulacje. He, dzięki piękne. Naprawdę to wszystko szkoła trenera Germana Filogenowa, chłopaków z Radomskiego Klubu Taekwondo, im wszystko zawdzięczam, dziękuję bardzo. No co mogę więcej powiedzieć? Słuchaj, powoli twoim takim znakiem rozpoznawczym stają się te kolana. Pamiętam walkę na Babilonie, pierwszą bodajże w maju, było kolano. Później walka z Hubertem Sulewskim, było kolano. Dzisiaj były kolana. Korci cię chyba w walkach do używania tych kolan. Ja jestem trochę takim żółwiem ninja, nie wiem, jak widzicie. No nie, no trochę za bardzo już przegiąłem z tymi kolanami, bo tam na siłę chciałem ubić tym kolanem. Obiecałem mu to kolano i chciałem, żeby to kolano weszło. Ale no, czasami tak jest, że jak się coś bardzo chce, to nie wychodzi. No ale na szczęście wyszło parterowo, tak, no i udało się poddać takiego konia, jakim jest Adrian. No weszło to kolano kilkukrotnie, ale mimo wszystko Adrian wytrzymywał te kolana. Czy w pewnym momencie stwierdziłeś, że czas na to, żeby zaskoczyć go w parterze? Czy to poddanie duszeniem za pleców było w jakiś sposób planem też przed walką? Bo ja osobiście gdzieś tam spodziewałem się, że możesz chcieć zagrozić w ten sposób, skoro Adrian planował poddanie na tobie, no to chyba też troszkę mu się tutaj odgryzłeś i przechytrzyłeś lisa. No tak. Adrian ma takie bardzo siłowe te zapasy, on dąży taką, chce przełamywać wszystkich siłą fizyczną, ale to jest taki obusieczny miecz i zazwyczaj jak chcesz zrobić coś na siłę, to nie wychodzi i mnie trener uczy, żeby zawsze reagować z luzu, czekać bardziej i bardziej kontrować i reakcją zaskakiwać przeciwnika, niż siłować się i na chama kogoś chcieć ściągnąć na dół, bo to ciężko się, często kończy się tak, że po prostu wypompowujemy się, Adrian jest mega fizolem, widzicie jak on wygląda, nie? Trochę się go bałem. Nie mówię, że nie, bo wyglądał strasznie, jak wszedł do tej klatki, taki kurde dzik, ale wiedziałem, że nie z takimi już walczyłem, nie z takimi mierzałem się na treningu. Ty pozdrawiam między innymi braci Chudzik, to są mega konie, walczą. Jeden z ostatnio wygrał debiut na TFL-u w 8-4, drugi zdobył Mistrzostwo Polski w 9-7 w zapasach i ten drugi dociążał mnie na ostatnich rundach, to czułem się jak ojciec z synem, ale no wszystko to wyszło tak, że ta Adriana siła nie zrobiła na mnie wrażenia. Powiedz mi to trofeum, które trzymasz na swoich plecach w tym momencie. Czekasz, że jacyś zawodnicy sami zaczną wyzywać cię do walki, czy masz jakieś nazwisko, które chciałbyś zaproponować jako osobę, z którą mógłbyś się zmierzyć w kolejnym pojedynku? Dajcie mi spokój. Teraz to ja mam wakacje. Nie chcę mi się z nikim bić i do końca roku jestem pacyfistą. Nie będę się używał przemocy, nie będę się z nikim bił, będę trenował. Nie chcę mi się bić. No do tej walki muszę powiedzieć, nie wiem czy już o tym mówiłem, komuś mówiłem, ale od 2 tygodni męczy mnie taki kurczę ciężki kaszel. Mam nadzieję, że nie mam żadnego wirusa. Ale męczyło mnie to strasznie. Po pierwszej rundzie jeszcze, że nie mam tlenu. 2 tygodnie temu na sparingach z Damianem Zubą, pozdrawiam, na ostatnie 3 sekundy mnie wywrócił, skręciłem kostkę. Po prostu wszystko szło źle. Przygotowania były naprawdę mocne i fajne, miałem wielkie wsparcie, ale tak zawsze jest, że jak jest coś idealnie dopięte, to zaczyna się to wszystko psuć przez jakieś takie głupie rzeczy i naprawdę w pewnych momentach przygotowań byłem już załamany, ale pomyślałem sobie, nie oddam, jestem nieśmiertelny i wyjdę i wygram tą walkę. Czy obawiałeś się tych ciosów zamachowych, bo było widać, że on wkłada całą swoją siłę w te ciosy i też starał się znokautować ciebie w stójce? Tak, wiedzieliśmy, że on będzie rzucał te mocne cepy, ale jak już zabrakło mi tlenu, to pomyślałem sobie kij w to, broda nisko i trzaskamy się, bo tam wchodziłem w te wymiany, też boksowałem, wiedziałem jak sobie z tym radzić, też nie jestem jakimś miękkim zawodnikiem, jeżeli trzeba wejść w wymianę, to w nią wchodzę i staram się walczyć jak najbardziej efektownie. Ale poczułeś się w jakiejś akcji w ogóle zagrożony, bo ta walka była przedstawiana jako młodość kontra doświadczenie, a wyglądało to tak jakbyś to ty był właśnie bardziej doświadczonym zawodnikiem, bardziej wiedział co zrobić w danej sytuacji i wydawało się, że całą walkę masz pod kontrolą. Wiecie co, właśnie trochę nie zgodzę się z tym młodość kontra doświadczenie, bo mimo wszystko ja mam więcej stoczonych walk niż Adrian. Adrian ma 11 stoczonych walk, 12 teraz z tą zawodowych. Ja mam tych zawodowych walk stoczonych 5, ale amatorskich mam całe mnóstwo. Nie jestem w stanie ich zliczyć. W MMA stoczyłem około 60 walk amatorskim, w zapasach stoczyłem walki, w boksie, w każdej płaszczyźnie. No na pewno wydaje mi się, że trenujemy jak gdzieś podobny czas, jeżeli chodzi o lata, ale ja cały czas się biłem, tak? Cały czas jeździłem, co tydzień jeździłem na jakieś zawody, trener German mnie wszędzie woził, to on jest ojcem tego sukcesu, woził mnie po wszystkich zawodach, tak? Czy to były zapasy, czy to był boks, no zawdzięczam temu człowiekowi całą swoją karierę. Adrian przed walką napisał, że dla ciebie jest za wcześnie na taką walkę, czyli jednak za wcześnie nie było i chciałeś to podkreślić przed czasem. Chciałem skończyć walkę przed czasem, chcę kończyć wszystkie swoje walki przed czasem. Pierwszych 3 się nie udało,
ale za to dwie następne już knockout, poddanie, także mam komplet. Teraz będę, mam nadzieję, z walki na walkę też kończył te walki przed czasem. Każdy lubi skończenia przed czasem. Zmierzam do największych lig świata i tam lubią, jak się kończy walki przed czasem, robi się to efektownie. Wydaje mi się, że mój styl fajnie się ogląda. Trener stworzył taki styl polegający na tych sztuczkach, podpuszczaniach. Nie zamyka się, robimy obrotówki. W ostatnich tygodniach treningów trzaskaliśmy codziennie przed treningiem 100 obrotówek. Weszło to w walkach Mateusza Głucha, Karola Kutyły. Tutaj ja dwa razy zapolowałem obrotówką. Trener jest, nie mogę złego słowa powiedzieć na tego człowieka. Często się nie zgadzamy, jakiś tam staram się mieć fochy i tak dalej, ale w końcu wychodzi zawsze na jego i on tworzy moją historię. Patryk, 5-0 po dzisiejszym wieczorze w twoim zawodowym rekordzie. Jeszcze nie tak dawno rywalizowałeś jako jeden z czołowych zawodników na amatorstwie w Polsce. Powiedz mi, czy wspominasz jeszcze te czasy, w których nie biłeś się do zawodowego rekordu? Pytanie retoryczne, ale czy uważasz, że to był wtedy dobry moment i czy dziękujesz trenerom za to, że dali ci wtedy zielone światło do przejścia już do zawodowych walk? Ta kariera była dość, mi się wydaje, mądrze poprowadzona. Straciłem bardzo dużo walk, jak czułem się już. No i przede wszystkim, wiesz co, mi wydaje się, że to wszystko, cała ta... Ja wszedłem na zawodowstwo walcząc z chłopakiem, który jako jedyny pokonał mnie na amatorskiej gali. Wydaje mi się, że ta ambicja i taka odwaga, która czasami jak wychodzę do walk, to sobie myślę, kurde Patryk, co ty robisz, gdzie ty jesteś? To wszystko jest trochę jak sen, ale zawsze staram się wbrew sobie być mega odważnym i jak to potem owocuje i te zwycięstwa smakują jeszcze bardziej. Miałem 4-0, zdarzyła się szansa, żeby walczyć w walce wieczoru o tytuł. Od razu chciałem, nie wymiękłem. Tak samo jak mówię z tą pierwszą walką. Wziąłem walkę z chłopakiem, zazwyczaj każdy bierze na debiut zawodowy gościa z jakimś ujemnym rekordem albo kogoś słabego. Ja mogłem tak naprawdę sobie wybrać każdego, kogo chciałem. Ale powiedziałem do Filipa, dawaj, walcz mi z Danielem. Daniel, mega zawodnik, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że będziesz walczył i pokażesz, na co cię stać, bo jesteś mega zawodnikiem. Wtedy pokonał mnie, wziąłem go na debiut, wygrałem. Podobna sytuacja do tej, tak? No Adrian tam kiedyś pokonał mnie na sparingu, nie? Bardzo mi to leżało. Chciałem go za to też zwyciężyć już w klatce zawodowej i udało się. Powiedz mi, czy ten Adrian Kempa dzisiejszego wieczoru był bardzo podobny do tego Adriana, który wtedy cię na sparingu pokonał? Śmieszne, bo cały czas te choroby mnie prześladują i wtedy też byłem okrutnie chory i wjeżdżał mi za plecy i siedział za tymi plecami, nie robił mi krzywdy, ale byłem tak spompowany, że potem żygałem w kiblu całe następne dwie rundy i mimo to ta ambicja, nadal wróciłem po tym żyganiu, chciałem jeszcze raz się z nim bić, znowu robiliśmy tam rundę, ja mimo to, że już prawie zwłoki, to tam z nim walczyłem. No dzisiaj było tak samo, usiadłem po pierwszej rundzie na stołek i mówię sobie, kurde. Nie mam tlenu, ale zobaczyłem na Adriana, mówię, chyba on też jest spompowany, jedziemy, zwycięstwo albo śmierć. No, MMA sport indywidualny, ale też drużynowy, można powiedzieć, bo ty się dzisiaj ze swojego zadania wywiązałeś perfekcyjnie, natomiast są osoby, które ci z pewnością pomogły, w jakiś sposób były twoim wsparciem. Może jeśli byś chciał się podzielić jakimś słowem dla nich. No, co ja mogę powiedzieć, kocham was wszystkich, pozdrawiam moich sponsorów, mój cały team, moją dziewczynę, która tutaj jest. No... Bez was nie byłoby tego wszystkiego i jestem mega wdzięczny. Jedziemy dalej, nigdzie się nie zatrzymujemy. Spełniam marzenia, jestem przeszczęśliwy. Dziękujemy za poświęcony czas, mistrzu, i dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.